Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was wyjątkowy samochód. Jest to Dacia Spring, najnowsza, z nowym logo, w wersji 45-konnej, z małą baterią, 25 kWh. Ja jestem szalony, jeżeli chodzi o podróże elektrykami, dlatego teraz zabiorę Was w podróż z Warszawy do Łodzi i z powrotem do Warszawy właśnie tym samochodem. Mamy 93% baterii i auto wskazuje ponad 200 km. Ten zasięg się wydłużył, bo jeżdżę już od 2 dni po Warszawie tym samochodem. I do tej pory z moich obserwacji wynika to, że samochód ma bardzo niskie zużycie energii, ale niezbyt przyjemnie się nim jedzie, szczególnie przy wysokich prędkościach. Więc jeżeli rozpędzimy się powyżej 120 na godzinę, to już jest naprawdę strach, bo to auto ma 14-calowe malutkie kółka. To nawet nie wiem, czy można nazwać kołami. Auto jest fajne do miasta. Wszędzie wjedzie, jest wysokie, ale na trasie zobaczycie za chwilę, co będzie na autostradzie. Gdzie uważam, że odcinek z Warszawy do Łodzi jest jednym z najbardziej ekstremalnych odcinków, dlatego że jest bardzo nerwowo, duży ruch i jestem ciekawy, jak sobie w takiej dżungli poradzi ten samochód. Prędkość maksymalna tego samochodu to 130 km na godzinę, ale przy 130 km na godzinę naprawdę czuję się bardzo mało komfortowo, szczególnie, nie wiem, czy to słyszycie albo czujecie, ale wystarczy przejechać obok ciężarówki, wystarczy ją wyprzedzić i samochodem po prostu rzuca na prawo i na lewo. Więc jest to bardzo trudne, żeby taką prędkość utrzymać, a stwierdziłem, że będę jechał z maksymalną prędkością, żeby po pierwsze nie być zawali drogą na autostradzie A2, a po drugie, żeby po prostu było mi łatwiej utrzymać jedną prędkość, zrobić taki test zużycia energii, dlatego że Dacia Spring nie ma tempomatu, ma tylko ogranicznik prędkości, więc możemy albo wcisnąć gaz do dechy, jechać z maksymalną prędkością i udawać, że mamy tempomat, albo wrzucić sobie ogranicznik na przykład do 100 km na godzinę, wtedy nie możemy do końca wcisnąć pedału przyspieszenia, tylko musimy go wcisnąć delikatnie i no i wtedy mam po prostu ograniczenie systemowe prędkości. W tym momencie wyprzedzam inny samochód, zobaczcie, jadący jakieś 120 km na godzinę i już za mną Porsche bliziutko stoi. No nie będzie to przyjemna przeprawa przez autostradę A2. A jakiekolwiek utracenie prędkości na chwilę wiąże się z tym, że to zaraz właśnie zwalniam do 116 i zobaczcie, wciskam gaz do dechy. To jest cały czas ciśnięty gaz do dechy. Więc będzie zabawnie, ale przypominam, że to nie jest samochód na trasy. Żeby nie było, że w złe warunki go zabrałem, to jest samochód miejski. Przez 2 dni jeździłem tym samochodem po mieście i zaleta jest taka, że się wciśnie wszędzie, że przejedzie wszędzie i że wszyscy zwracają na niego uwagę. Bardziej niż na Tesla, szczerze powiedziawszy. Po jakichś 80 km musiałbym zwolnić trochę, bo już zabrakłoby nam po prostu baterii. I zużycie przy 130 na godzinę, czyli przy maksymalnej prędkości, przy temperaturze zewnętrznej około 15 stopni, wynosiło 20,5 kWh. Teraz z kolei jadę 95, no i zużycie cały czas spada, ale ciężko byłoby przejechać więcej niż 100 km z taką maksymalną prędkością. Jesteśmy już w Ludźmierzu obok superchargera Tesli. Dojechaliśmy na 6% i pozostało nam 10 km. Pokażę Wam, w jaki sposób otwiera się gniazdo ładowania. Mamy tutaj gniazdo ładowania, a tutaj maskę i od razu pokażę Wam, co mamy pod maską. Zabawne jest to, że miałem wrażenie, że stoję dosyć blisko. Zobaczcie, zaparkowałem na końcu miejsca i zobaczcie, ile przestrzeni jest tutaj. To właśnie pokazuje, jak malutki jest ten samochód. Tu mamy gniazdo do ładowania CCS, za co też trzeba dopłacić, bo w podstawowej wersji samochód nie ma CCS-a. I pokażę Wam jeszcze, co mamy pod maską. Wow! Wow, ile przestrzeni w tym kontekście. Ale przecież tutaj mógłby być bagażnik dodatkowy. No bez problemu. To całkiem spory bagażnik mógłby tu być. Trochę się nagrzało, jechaliśmy dosyć szybko, w pełni moc wykorzystaliśmy. No ale faktycznie, tutaj mogliby coś jeszcze zrobić, tylko że to by znowu zwiększyło koszt tego samochodu. I tu widzicie maksymalną moc ładowania samochodu, 32 kW. Bateria na pewno jest mocno dogrzana przy tej jeździe. I zobaczymy jeszcze, co samochód nam pokazuje. Godzina i 5 minut i będziemy mieć 100%. Po niecałej godzinie ładowania doładowaliśmy samochód do 85%. Doładowaliśmy około 21 kWh. To ładowanie było naprawdę bardzo długie i bardzo wolne, bo ta moc ładowania jest bardzo niska. Wróciliśmy z powrotem, najpierw chwilę pojeździliśmy po okolicach Zgierza, potem wróciliśmy z powrotem na trasę. Jesteśmy już przed Warszawą i tym razem w tą stronę jechałem cały czas maksymalnie 100 km na godzinę i samochód przy tej prędkości zużył około 14 kWh energii na 100. Jednak
W tą stronę mam wrażenie, że bardziej wieje wiatr, bo jak mijam ciężarówki albo jadę za ciężarówką, to po prostu na mi telepie na prawo i na lewo i to jest naprawdę niebezpieczne. Zresztą ten samochód ma chyba jedną gwiazdkę w kategorii testów zderzeniowych, więc możecie sobie zobaczyć. Nie jest to na pewno coś komfortowego. Ale przede wszystkim najważniejsza jest tutaj cena, bo ten samochód kiedyś kosztował poniżej 100 tysięcy złotych w podstawie. Teraz przez inflację i to wszystko, co się dzieje na świecie, podrożał i bazowa wersja kosztuje 106 tysięcy złotych, ale korzystając z dofinansowania możemy zejść do 88 tysięcy złotych, albo nawet jeżeli mamy kartę dużej rodziny, to możemy zejść do 79 tysięcy złotych. Tylko pamiętajmy, że wtedy mówimy o wersji bazowej, która nawet nie ma portu do szybkiego ładowania DC, tylko taka podstawowa o mocy 45 koni. Powiem to po raz kolejny, ale ten samochód wzbudza tak duże zainteresowanie, że w życiu bym nie powiedział, że tak ludzie będą się oglądać. Jeżeli chcecie sobie kupić taniego elektryka, żeby być incognito i nie błyszczeć Teslą, Lucidem, Xpengiem czy Hongxi, to nie kupujcie na pewno tego, bo tak samo jak na właśnie Xpenga, tak samo jak na Tesle, będą nawet bardziej będą zwracać na was, przynajmniej na tym etapie, kiedy ten samochód jest w miarę nowy, będą zwracać na was ludzie uwagę. Malutkie kółeczka, które zabawnie od tyłu wyglądają, bo nawet jak sobie podejdziemy z kamerą od tyłu, możesz Damaris pokazać z tej strony, tak trochę od dołu, to po prostu z daleka jak na autostradzie widzimy ten samochód i te malutkie 14-calowe kółka, bo to nie są koła, no to też zabawnie wygląda, ale jak dla mnie ten samochód jest taki urzekający, taki słodziutki po prostu można powiedzieć. Mamy duży bagażnik, czyli to co potrzeba, zobaczcie. Zmieszczą się jakieś dwie torby, dwie walizki, jest głęboki, mamy z tyłu przewody, mamy z tyłu trochę miejsca. Także jak trzeba, to w cztery osoby przejedziemy z punktu A do punktu B. Co prawda ten samochód nie jest pięcioosobowy, tylko ma w dowodzie wpisane cztery osoby. Ten fotel jest ustawiony pod Damaris z przodu, no to plusem jest to, że mogę tutaj wbić kolana i jakoś przejechać ten kawałek. Z tyłu mamy nawet elektryczne szyby, więc i dużo takiego chromu, chyba to jest plastik nawet. No jakość jest dalsi. Czuć to w środku, widać to w środku, ale nie oszukujmy się, to nie jest samochód, w którym zwracamy uwagę na jakość. Jak na swoje pieniądze, uważam, że ten samochód oferuje naprawdę całkiem wiele. Przede wszystkim samochód jak na te pieniądze oferuje bardzo duży zasięg, bo jeżeli pojedziemy spokojnie, to w mieście jesteśmy w stanie zrobić te 200 km, czy na trasie jak pojedziemy spokojnie, to też te 150 czy nawet 200 bylibyśmy w stanie dociągnąć. Mamy tutaj, tak jak pokazałem wcześniej, ograniczenie prędkości, mamy wyłączenie kontroli trakcji, to nie wiem co to jest, zapalniczka. Najdziwniejszą rzeczą w tym samochodzie jest to pokrętło wybierania trybu jazdy. Mamy drive, neutral i wsteczny. I najdziwniejsze jest to, że jak wrzucimy drive, to nie znaczy, że on będzie stał w miejscu, tylko jak teraz puszczę hamulec, to zobaczcie, on się będzie toczył. Dlatego, że on nie blokuje napędu, on po prostu dalej się toczy. I to jest chyba jedyny samochód na rynku, który znam, który może wyrwać kabel ładowania, bo raz tak miałem, jak pierwszy raz testowałem chyba z rok czy dwa lata temu ten samochód, że podłączyłem do stacji ładowania i po prostu samochód lekko dało się przepchnąć i to jest niebezpieczne, więc zawsze trzeba tutaj zaciągać ręczny i to jest zabawne, ale to są właśnie te pieniądze, to, że ten samochód jest tani. Mamy kluczyk standardowy, więc trzeba go przekręcić. Trzeba wrzucić na neutral, bo na D nie odpalimy. Przekręcić, poczekać aż się OK zaświeci na wyświetlaczu i wtedy auto jest gotowe do jazdy. Mamy wyświetlacz, gdzie możemy sobie podpiąć jakieś urządzenie USB. Jest on dotykowy, działa w miarę spoko. No i takie uciążliwe rzeczy teraz w trakcie tej podróży to jest radio tutaj, że nie ma gdzieś tu w kierownicy, a jest tutaj mnóstwo miejsca, pewnie przy tych wyższych opcjach, że możemy mieć tutaj sterowanie radiem. No i otwieranie szyb tutaj, gdzie nawet zatrzymując się na autostradzie odruchowo ręka idzie tu, a mamy przyciski do otwierania szyb tutaj. I piano black, które też ma sprawić chyba, żeby w tym samochodzie był bardziej premium, tutaj i tutaj. Ja tego nie lubię, uważam, że to już jest takie trochę przestarzałe. Jest to mało praktyczne, bo się rysuje, palcuje i jest to po prostu mało praktyczne, więc nie jestem zwolennikiem, ale w tym samochodzie ewidentnie ktoś zadecydował, że postarałem się, żeby było trochę premium. I tutaj mamy dużo takich właśnie chromów, piano black, czyli czegoś, co było modne chyba dekadę temu. Jesteśmy właśnie na obwodnicy Warszawy. Tutaj tak wieje, że jadąc prosto, ja muszę cały czas kręcić kierownicą w prawo i w lewo. Za chwilę przyspieszymy sobie do 120 i zobaczycie, o czym mówię. Ale jedziemy prosto tym samochodem, a kierownicą cały czas trzeba manewrować.
Może teraz będzie to przy tej ciężarówce dało się odczuć, zobacz. Ja już zostawiam Dacia Spring i przysiadam się do czegoś innego. Przypominam, że możecie przejechać się różnymi elektrykami w mojej wypożyczalni EV Rent. Już niedługo Dacia Spring również będzie dostępna w naszej ofercie do wynajmów, także obserwujcie, zapraszam, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, cześć!